Lekcja historii z uczestnikami wydarzeń sprzed 25 lat. Taką niespodziankę mieli dziś uczniowie jednego z poznańskich liceów. Gościli szefa Wielkopolskiej Solidarności Bogdana Klepasa i współzałożyciela tego związku w Poznaniu Janusza Pałubickiego. Okazją była otwarta dziś w szkole wystawa o stanie wojennym i opozycji antykomunistycznej. Wystawę przygotował maturzysta Mikołaj Koliński. Jak mówi, nie może znieść, że ludzie nie pamiętają o wydarzeniach sprzed 25 lat. Nie chciałbym, żeby ten dział historii został zapomniany. No, warto przypomnieć o tym wielu ludziom. Bardzo duża część osób, ponad 40% osób w Polsce uważa, że stan wojenny wprowadzono słusznie, co jest dla mnie kompletną bzdurą. No, ja jestem, można powiedzieć, bardzo oburzony tym. No, dla mnie jest to zaskoczenie. Na wystawie są zdjęcia z obozów internowania w Białołęce, Kwidzyniu, fotografie zomowców na ulicach Poznania, wycinki zagranicznych gazet. I kto wie, czy byśmy dzisiaj rozmawiali, co, jakby wyglądał świat, gdyby nie ci ludzie. Chcemy się więcej dowiedzieć o tym, co działo się kiedyś, o Solidarności, o tej organizacji, ponieważ jednak to dotyczyło naszych rodziców. Się cieszę, że mogę żyć w wolnym kraju, bez cenzury. Uczniowie liceum spotkali się z byłym i obecnym szefem Wielkopolskiej Solidarności. Janusz Pałubicki opowiadał m.in. o zakłamaniu systemu komunistycznego, początkach Solidarności. Bogdan Klepas o proteście poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku.